Hej wszystkim, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i jest to kolejny speed build. Tym razem buduję bar. Taki bar połączony właściwie z restauracją, bo chciałam mieć takie miejsce, gdzie będzie można przyjść, się pobawić i coś zjeść też przy okazji. To taka jakby... moim założeniem była taka jakby spelunka. Wszystko, jak możecie zobaczyć, za chwilę będzie w takich ciemnych w ogóle kolorach. Ja na ogół nie przepadam za takimi kolorami, ale po prostu pasują mi do takiego miejsca. Więc postanowiłam właśnie zrobić to w takich odcieniach ciemniejszych. I mogę już powiedzieć, że podoba mi się chyba najbardziej zamysł tego półpiętra otwartego, bo jak widzicie, nie ma tam ściany, tylko jest taki... taka barierka i wszystko z góry widać, co jest na dole. I chyba ten zamysł mi się najbardziej podoba w tym całym barze. Chociaż na ogół jak na miejsce bez modów, tak, znowu buduję bez modów, wyszło mi nawet całkiem nieźle, chociaż jak zwykle dużo mi tu brakuje dekoracji i takich innych pierdółek, ale po prostu nie mam tego w grze i no nie wyczaruję, więc musiałam sobie radzić z tego, co miałam. I wyszło, co wyszło. Trochę mi się nie podoba bryła tego baru i dach. To są takie rzeczy, na które już nie chcę mówić, nie chcę zwalać na grę. Po prostu nie mam takich umiejętności. O, powiedzmy to szczerze. Nie jestem dobra w budowaniu brył ani dachów w The Sims 2. Więc wyszedł taki trochę kloc. Trochę mi się wydaje nawet za duży. Chociaż potem i tak brakowało mi trochę miejsca, jak chciałam dodać niektóre rzeczy. No ale jakoś już wzięłam to... zorganizowałam i wyszło, co wyszło. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Ja jestem nawet zadowolona. Myślę, że takie miejsce się przyda w mojej grze, bo ogólnie muszę powiedzieć, że mi się nie podobają parcele stworzone przez twórców, które są już w grze, na przedmieściach czy gdziekolwiek, bo po prostu dla mnie one są mało użyteczne. Tam można iść z simami, ale praktycznie nie ma co robić. Bo jak jest na przykład jakiś bar, to jest tylko właśnie miejsce z barem i kilka kanap i tyle. Albo jakieś takie inne. No w restauracji, no to w restauracji nie ma się co spodziewać znowu, że będzie nie wiadomo co do roboty, bo do restauracji idzie się zjeść. Ale te kluby i wszystko, nie przekonuje mnie to. Mi ciągle tam brakuje takich... żebym mogła tam porobić wiele rzeczy z simami i że nie... Przyjdę tylko na chwilę i potem nagle koniec i muszę wracać albo iść gdzie indziej. Dlatego starałam się tutaj też zorganizować jakoś dużo, w miarę możliwości, dużo takich zajęć, które Sim mógłby wykonywać. Dlatego znajdzie się tu też sprzęt do karaoke. Jakoś mi pasował właśnie ten sprzęt do karaoke w takim barze. Może nie wszystkim to będzie pasowało, bo... trochę klimat jest w sumie inny, a te karaoke jest takie, nie wiem, nowoczesne. Tak mi się przynajmniej wydaje. Więc będzie to karaoke. Na górze będzie takie miejsce bardziej rozrywkowe, czyli będą automaty do gier. Bo mi to pasuje właśnie do takiego baru. Najbardziej ze wszystkich opcji, które są dostępne w The Sims 2 w pełnej kolekcji. No tu też trzeba zaznaczyć, że ja używam pełnej kolekcji i jeśli ktoś nie ma, no to ciężko będzie sobie ściągnąć tą parcelę, żeby ona funkcjonowała w taki sposób, w jaki ja założyłam, budując ją. Więc musicie się z tym liczyć, że musicie mieć pełną kolekcję, wszystkie dodatki, żeby wszystko wyglądało jak należy. Oczywiście możecie sobie ściągnąć to i urządzić po swojemu z tego, co macie, nawet z modów i też będzie fajnie. No tak, więc na górze mamy też toalety, tak, toalety w miejscach publicznych, ważna rzecz. Trochę psuje mi w ogóle zamysł, powiem szczerze. Nie miałam gdzie ich układać, ja zawsze mam problem z toaletami i takimi kuchniami. Zawsze mi to przeszkadza, nie pasuje mi do niczego, no ale już nieważne. Musiało być, no i jest. Na górze wcisnęłam i tyle. Nawet jakoś specjalnie tam nic nie urządzałam, tylko wstawiłam kibelki, umywalki i tyle. No bo co tam więcej można, tym bardziej, że to pomieszczenie nie jest za duże. Zmieściłam tylko 3 toalety i 3 umywalki. Ja lubię też wciskać na parcelach publicznych prysznice, na wszelki wypadek, bo z doświadczenia wiem, jak to jest w Simsach, że Sim szybko się brudzi i tak dalej. Więc... ale niestety w tym barze się nie udało, bo po prostu za mało miejsca.
A nie chciałam robić znowu jakiegoś nie wiadomo jak dużego baru. I tak budowałam to ponad godzinę, więc hoho. Długo. No i cóż więcej mogę powiedzieć na temat tej budowli. Wyszło mi całkiem nieźle, bo to jest w sumie taki pierwszy bar, który budowałam w Dead Sims 2. Bo raczej nie budowałam takich rzeczy. Ja w ogóle nie wiem, czy coś budowałam. Z takich parcel publicznych chyba jakiś park ewentualnie i jakiś klub mi się może zdarzyło zbudować i restaurację na pewno. No i budowałam jeszcze takie do biznesu parcele pod moje wyzwanie biznesowe, bo tam potrzebowałam. Więc jakieś sklepy, restauracje, coś takiego, ale takiego baru jako tako nigdy jeszcze nie budowałam, więc no możecie ocenić jak mi wyszło pierwszy raz. Na końcu będą jeszcze oczywiście screeny. Jak zawsze przygotowałam piękne zdjątka. I tutaj oczywiście próbowałam też jakieś dekoracje, kwiatki, nie kwiatki, ale ilość tych roślinek w The Sims 2 jest tak uboga, że po prostu chyba w końcu całkowicie zrezygnowałam z kwiatów w tym barze. Tym bardziej, że jakoś nieszczególnie mi też pasowały klimatem do tego miejsca. Więc nie będzie roślinek. Będzie taki klimat tylko dzięki chyba oświetleniu, bo na stolikach poukładam takie świeczki i to będzie trochę dodawało tego klimatu. Ogólnie nie ma dużo dekoracji, ale myślę, że i tak pomieszczenie jest to wypełnione jako tako i nie ma takich pustych przestrzeni, które by jakoś przeszkadzały wizualnie. Więc myślę, że nawet podołałam, poradziłam sobie. I mam nadzieję, że sim mój nie będzie się za bardzo nudził, jak tam z nim się wybiorę. Oczywiście trzeba się, że będzie tam nie wiadomo co do roboty. Na zewnątrz jeszcze postawię takie... nie wiem jak to się nazywa. Nie mam pojęcia. To jest z tego dodatku wakacyjnego, że simowie rzucają siekierką w taki pień drzewa. Zresztą tam z tyłu już postawiłam, ale zaraz to poprzestawiam wszystko. I żeby mieli też coś do roboty na zewnątrz. I też mi to bardzo pasowało klimatem do tego baru. Więc myślę, że będzie to fajnie wyglądało. Za wiele dekoracji na zewnątrz nie umieszczałam, no bo... Nie o to chyba chodzi w tej parceli, tylko postawiłam kilka drzewek, jakieś kwiatki, zrobiłam ścieżkę taką z przodu i wystarczające. I wygląda całkiem schludnie, estetycznie, a i tak całość się dzieje wewnątrz baru. No i cóż, chyba tyle z mojej strony. Myślę, że jestem zadowolona ze swojego pierwszego baru i nazwałam go oczywiście chyba Barant, jeśli się nie mylę, bo już dawno to wymyśliłam i zapomniałam. W każdym razie nazwałam tak oczywiście od połączenia nazwy bar oraz restaurant i wyszło Barant. Tak, moje oryginalne, wspaniałe nazwy. Mam nadzieję, że docenicie. Cała parcela oczywiście jest do pobrania i link znajdziecie oczywiście na moim blogu. Zapraszam Was na niego serdecznie, tam będą również zdjęcia i wszystko. No. I możecie sobie pobrać, jeśli macie taką ochotę. Dajcie znać, co myślicie, czy Wam się podoba. I tyle, zapraszam Was jeszcze na moją grupę, na bloga, wszystkie linki w opisie. I dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia. Pa, pa! We'll be right back.
know, and don't you know, I'm living in shadow. Don't you know, and don't you know, I fell for fools, gold, I fell for fools, gold. What did I know? What did I know?